Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie chyba już ukończymy niesławnego, ponieważ zbliża się misja finałowa. Dostałem informację, że mam się udać do budynku właśnie siedziby DOZ, takiego największego budynku, którego gdzieś tam z daleka powinno być widać. I właśnie w tym celu udamy się do Augustin, no i postaram się ją po prostu tutaj wykończyć. Tak będzie to między innymi, mam nadzieję, wyglądało. Też nie mam pojęcia, czy ten odcinek po prostu jakoś potem przy montażu nie podzielę. Czekajcie, muszę sprawdzić w ogóle, gdzie ja mam się udać. Tutaj, dobra. I chciałbym też ulepszyć sobie moją postać, ponieważ to na pewno w walce z takim bossem jak Augustin będzie nam potrzebne. Co do tego nie mam tutaj wątpliwości. Jak widzicie, mam 6 odłamków, które chciałbym na coś przeznaczyć. Bo skoro już je zebrałem, no to fajnie by było je wykorzystać sobie przy walce z jakimiś przeciwnikami. Okej. Dobra, wszystko, lecimy sobie dalej. I przy okazji, jeśli będzie taka możliwość, to po prostu jeszcze jakieś tam pozbieram te odłamki przy, po prostu tutaj gdzieś tam w okolicy je spotkam. Chociaż wydaje mi się, że te umiejętności, które aktualnie posiadam, to spokojnie mi wystarczy do tego, żeby pokonać Augustin. Tak mi się przynajmniej zdaje, nie wiem jak to będzie. Drodzy mieszkańcy, błagam was, połóżcie kres morderczej krucjacie Delfina Roma. Delfin Roma na rękach krew wszystkich ofiar. Może twojego sąsiada, a może nawet kogoś bliskiego. Delfin Roma wymordował wielu z moich najdzielniejszych ludzi. Żołnierzy DOZ, którzy oddali swoje życie, aby chronić wasze. Nie pozwólcie, by ich ofiara poszła na marne. Trzeba postawić Delfina przed sądem za wszelką cenę. Źle to zrozumiałaś, Augustin! Ci ludzie widzieli nas w akcji. Jeśli chcą sprawiedliwości, to nie powinni domagać się mojej głowy. No prawda, prawda, to co mówi Delfin. Okay. Transformator jest na dachu po przeciwległy... Chwila prawdy, Delfin. Jak wyłączysz system obrony, nie będzie odwrotu. To jaki masz plan, przewodniku? Wezmę ją żywcem, pokażę światu, co zrobiła, albo zabiję za to, co zrobiła Regiemu. Dobra, jak widzicie, stoimy przed wyborem albo takiej pozytywnej tutaj, albo negatywnej decyzji. Niestety, aby tutaj zabić Augustin, musiałbym mieć negatywną karmę, którą musiałbym zbierać przez całą praktycznie drogę. Tylko też muszę wykonać po prostu zdemaskowanie Augustin. Jak widzicie, mamy tu informację, ta misja wymaga złej karmy, ta wymaga pozytywnej. No dobra, najwyższy czas pokazać ci światu. I co teraz? Aha, muszę go wyłączyć, tak? Odetnę zasilanie, potem spuszczę jej lanie. Jak mu się zrymowało. Co to dla mnie? Jedno z takich fajniejszych... Nawet jeśli pozostała część jest aktywna. A, czyli praktycznie większość jest aktywna. Nie ma się co oszukiwać. Łatwo tutaj na ten budynek wleźć nie będzie. Więc zakładam, że cały odcinek będzie to po prostu wyglądał tak, żeby on się na ten budynek wspinał. Jak widzicie, mam dosyć fajną moc teraz Neonu, którą sobie zupgrade'owałem tutaj przy mojej postaci. Czyli spowolnienie tempa, taki slow motion, kiedy to atakuje przeciwników. Naprawdę bardzo fajny bajer, który pomaga znacząco tutaj no atak na przeciwników, więc to warto sobie tutaj ulepszyć, naprawdę. Zdecydowanie dla mnie moc Neonu to jest coś tutaj niesamowitego. Jedna z lepszych mocy, jaką mogłem posiąść dzięki chociażby Fetch. A tutaj naprawdę jeszcze jak mamy ten tryb spowolnienia, prezentuje się to niesamowicie i zobaczcie, jak łatwo mogę przeciwników pokonać, ponieważ wszystko się tak naprawdę zatrzymuje i mam czas na to, by móc tutaj ich powybijać, trafiać im w nogi czy głowę, no to jest zależność. Już teraz nie ma... Zobaczcie, narzekaliście, że tutaj zabijałem ich wszystkich, strzelałem im w głowę, a zobaczcie, jaki mam duży poziom pasku tutaj pozytywnej karmy, dlatego też tutaj mówiłem, totalnie nie ma znaczenia to, czy zabijamy ich, czy tutaj obezwładniamy. O, a ty co tu robisz, kolego? Nieładnie. Spadłowa mi stąd. Co dalej? Aha, tam mamy kolejnych. Mamy też sporo tutaj tych rakiet. One się przydadzą pewnie w późniejszych tutaj momentach gry. Na razie ich nie będę w ogóle wykorzystywał, bo mi ich szkoda.
To chyba tyle. Może tam podlecieć, zobaczyć, ewentualnie się rozprawimy z nim już na miejscu. Tutaj wejść nie mogę. Najprawdopodobniej. Czy mogę? Mogę jednak, wow. Zobaczcie, jak daleko już jestem na tej całej ścieżce tego budynku. Naprawdę jest dosyć duża wysokość. No to pięknie. Ich tutaj chyba nie ma. Cześć, Delsin. Wow. Znalazłam po śladach trupów, które zostawiasz za sobą od Pioneer. Chyba nie masz nic przeciwko. Jest, Fetch żyje. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego powodu. Masakra. No to nam pomożesz. Jak skoro ona żyje, to też ten informatyk żyje na 100%. Zaraz to powinno do mnie podejść. No właśnie. Cieszysz się, że mnie widzi? Jak cholera. Dawałem sobie radę. Oczywiście. Właśnie widziałam. Chcesz do mnie dołączyć? Żartujesz? Za dyma z udziałem dwójki najbliższych mi ludzi? Nie mogę tego przegapić. Brakuje wam, powiem wam, rozrywka. Tutaj troszeczkę... Gdzie mam się udać w ogóle? Brakuje mi takiego, kurczę, wątku miłosnego, który byłby tutaj fajną sprawą, ale kto wie, zobaczymy, jak ta gra się w ogóle zakończy. Być może to będzie w drugiej części. Fajnie by było. Chyba tam mam się udać, kurczę, aż sam powiem wam, nie wiem za bardzo. Dobra, jestem. O, ten już się poddawał, ale dobra, spasakrowałem go. Szkoda na niego czasu. Nie wierzę, nie! O, dobra, uratowałem się. Kurde, naprawdę? Aż mnie tutaj... przeraża, to ja mam lęk wysokości i takie tutaj loty długie. Myślałem, że już nie wyjdzie, myślę, że się to zepsuje wszystko, ale udało się wskoczyć. I teraz chyba tędy. Tam widzę kolejną taką samą rzecz, masakra. A najpierw pochłonę te... Ci kolesie to gamonie! Dawać kogoś większego! Okej, to jest coś większego. A jednak tutaj kooperacja się spisuje. W dwóch znacznie łatwiej jest ich pokonać. Gdzie teraz? Ten to się poddał, aha. To się przyda. Czyli kolejny raz będziemy robili to samo. Skok życia. Powiem wam, że zepsułem ten skok życia. Zastanawiam się, gdzie... Czy mam... Nie no, tam byłem. Kurczę, zastanawiam się, którędy mam teraz iść. Ten, no najprawdopodobniej tędy, kurczę. Dobra, zaryzykuję, bo po prostu Delsy nie dał rady tam doskoczyć za pierwszym razem. Stałam nauczkę. I wiecie, i o to chodzi, że tutaj troszeczkę się znowu boję, że znowu sfailuję. Ja to wytnę, żeby nie było tutaj jakiegoś wielkiego oczekiwania na ten mój skok życia. Zobaczcie. Uda się? No teraz się udało. No wcześniej mi to zdecydowanie gorzej wyszło. Ale na szczęście checkpointy są bardzo często w tej grze, więc tutaj nie ma się o to co martwić. Zawsze jakoś mogę to wam fajnie zmontować. I teraz gdzie? Tutaj chyba, dobra. Tych wyeliminujemy. Wyglądasz lepiej od tyłu. O, dzięki. Chyba żadnego mi wątku miłosnego, jak już on takie teksty wali, nie będzie. Też często jest tak, że... osoby, które coś tam do siebie mają, droczą się ze sobą. Jeszcze tego kamienistego tutaj trzeba pokonać.
Dobra, chyba czysto. Właśnie tego szukałam. Co ja bym bez ciebie zrobił? Szybki teleport. Życzę sobie pochłonę tutaj moce, aby tam na górze nic mi niespodziewanego nie czekało. Nie będziemy mogli się teleportować. Fetch, warto by wezwać wsparcie. Proszę! Jest ten cały informatyk. Zawsze zapominam, jak on ma na imię. Coś na E chyba. Eugene, no. Ty potrafisz pozamiatać teren. Eugene. Fajnie mieć wysoko postawionych przyjaciół. Dosyć bekowa jest ta jego moc, powiem wam. I to jak się w nią przeraża, tak z mojego punktu widzenia. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Taki niby cichy człowieczek, który tam wstydzi się wielu rzeczy i boi, ukrywa się w swoim świecie. A tu taki boss, powiedzmy to. Kurczę, ale ich tutaj będzie naprawdę sporo. Jakieś helikoptery latają. Nie wiem, co się dzieje w ogóle, bo też mamy, zobaczcie, te zielone kresy, te takie, nie wiem, tu powiedzieć, takie znaczniki na mapie. To są oczywiście te anioły, które tutaj nam będą pomagały, bo są po prostu też jacyś przewodnicy od właśnie tego informatyka. Co, chyba mam skoczyć na górę. Jeszcze sobie tutaj spojrzę, czy nikogo nie zostawiłem, kogo mógłbym zabić. Chyba nie. No dobra, to damy kolejny skok życia. Czekajcie, bo teraz zwątpiłem, w którym kierunku miałem iść. Chyba tutaj. Tak, dobrze myślę, czy tędy? No bo dobra, czekajcie, jeszcze pokonamy tutaj sobie tego przeciwnika, aby on nam sami tutaj nie pokrzyżował jakichś planów. Pamiętam, że jak właśnie likwidowałem te jednostki DOZ, to ten helikopter łatwo było pokonać ręcznie. To już troszkę problematyczne to jest. Trzeba będzie używać chyba rakiet tylko i wyłącznie. A, jeszcze nie trafiłem. Drugi raz to samo. Ale zaraz tutaj powinien oberwać od Eugene'a. O! Pięknie, załatwiony. To chyba wszyscy, tak? Tam jeszcze jakieś w sumie helikoptery latają. Więc czekajcie, wyeliminujemy ich wszystkich. Bo czy ja tutaj ich będę wyeliminuję po prostu tutaj na tym etapie, czy wyeliminuję ich po prostu na samej górze, mi to nie robi różnicy, tak pewnie, że później będą musiał ich zabić, więc wolę to zrobić tutaj. Tylko dziwię się, że ten Eugene po prostu w dosyć łatwy sposób nie niszczy, że jakoś ma problemy, też nie trafia w nich. Też musicie mieć świadomość, że ten helikopter będzie miał zdecydowanie większą, o, udało się teraz, większą przewagę, kiedy będę na górze, więc wolę to robić z tego, z tej perspektywy. Im jestem niżej, tym po prostu on ma mniejszą sterowność. Kiedy byłbym na samej górze, tam nic by mnie nie chroniło praktycznie. Jeszcze jeden został tutaj z tego, co widzę na mapie. Więc trzeba go wykończyć. No już coś tam się dzieje. Ale to jeszcze nie koniec. O! Pięknie dostał. I to chyba wszyscy, jeśli chodzi o tych przeciwników takich w helikopterach. Tak mi się zdaje. Więc dobra. Ja mam lecieć pierwszy? To lec. Posmakujcie tu niewłanioło! Wyluzuj z tymi przechwałkami, Eugene! Okej. Popłoniemy sobie tą moc teraz. Ej, Delphine, chodź! Musisz to zobaczyć. I można... Co? Kurczę, tego można zabić tutaj, trafiając w te całe skrzynie. Dokładnie! Jest po nim, czy jeszcze żyje?
Chyba nie, dobra, dostał. Nowa wyskocznia dla ciebie! Żebym znowu czegoś nie sfajlował czasami. Bo te wyskocznie nie są dla mnie tutaj. No właśnie. Te wyskocznie są dla mnie łatwym wyzwaniem. To chyba najmądrzejsze posunięcie dzisiaj. Tak, to mógłbym z nimi walczyć wszystkim, chociaż nie jest trudno, naprawdę. Czas sięgnąć po jakąś nową sztuczkę. Teraz trzeba pochłonąć nową moc, żeby móc tutaj się przetransportować. Dobra. I co teraz? Cały dach jest opancerzony. Potraktuję go laserem! Jesteś pewny, że się przebijesz? Tak! Pod warunkiem, że ty i aniołek ściągniecie ze mnie dozowców! Jesteś pewny? To jest kobieta. Delsin. Rozumiem, że stresik jest spowodowany tutaj. Nie poganiaj mnie, Delsin! Nie lubię tego! No, ogromną ilością przeciwników, ale bez przesady, żeby kobietę pomylić z facetem. Ha, ona będzie robiła jakąś dziurę tutaj, a my musimy wszystkich tutaj odseparowywać od niej. Okej, śmiało, Delsin. Dobra. Właź do środka i bierzcie za Augustin. Bo Eugenie, za pomocą tutaj tej mocy, którą ja mam, mogę po prostu skakać tak po antenach w bardzo fajny sposób. Więc do dzieła. I na tym sobie skończymy odcinek dzisiejszy. Zaraz będzie pewnie finałowa walka z Augustin, ale zakładam, że ona będzie trwała jakieś pół godziny, dlatego też chcę, żeby ten odcinek był troszkę krótszy. No będzie miał około, z tego co widzę, 20 kilku minut, zależy jak się go zmontuje. Więc tak sobie to zakończymy. Oczywiście już kolejny odcinek będzie odcinkiem ostatnim, nawet jeśli by trwał 40 minut i ja go wam puszczę. I po prostu odcinek finałowy niech będzie walką z bossem. Zastanowimy się, czy będę nagrywał jakieś misje poboczne, czy też będę nagrywał jakąś drugą ścieżkę. No ale to oczywiście dowiecie się tego wszystkiego w kolejnym odcinku już finałowym właśnie z gry Infamous Second Son. Tak więc jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki z tejże gry. Cześć!